Skryta w cieniu wielkich gór miejscowość Zlatehory udowadnia, że nie srebro, nie złoto, ale chodzi o to, aby zdrowym być. W czasach wielkiej zarazy to miejsce godne polecenia z powodu ścieżek, które leczą. Leczą duszę i ciało. Wzmacniają też kumatoks, jeżeli po drodze potkniemy się o fragmenty historii i sztuki. Początek leczby to jest leczenia. To miejscowość Chorni Udoli. A zabiegi z boską pomocą rozpoczniemy około 100 metrów za kościółkiem świętego Jana Chrzciciela. Niebieski szlak, którego użyjemy w pierwszym etapie, oprócz uroczych okoliczności przyrody, oblepiono rebusami i drogo-rowerowskazami. Idziemy niebieskim szlakiem do zobaczenia z zielonym, zanurzeni w niebywale czystym powietrzu, co niewątpliwie podleczy nasze płuca. Szare komórki uaktywnimy, dokonując wyboru w lewo czy w prawo i rozważając zagadkę, jak pomimo zakazu wjazdu pojawił się tu pojazd na smród. Wielofunkcyjny strumyk, a czym później czarna opawa, szumem ukoi skołatane nerwy. Praktyczne zajęcia czytania ze zrozumieniem. Obrót wokół osi, aby sprawdzić zmysł równowagi, i ruszamy w las po wiedzę i zdrowie. Nasz cel – Hrad Koberstein, obiekt monitorujący szlak handlowy z opcją szybkiego reagowania na zagrożenia. Nie ukrywam, że podejście będzie strome i wskaźnik wysiłek wychyli się na maksa. Tubylcy docenili walory militarne góry, nazywając ją górą zamkową. Oto grupa skał tworzących solidne filary, pomimo ciągłego podgryzania przez ząb czasu w kooperacji z siłami natury. W XIII wieku pojawili się inwestor, deweloper, wykonawca, skutkiem czego pokładano i spojono skalną drobnicę zgodnie z projektem, a efekt nazwano Strażnica Koberstein. Według fachowców od rekonstrukcji mogło to wyglądać tak. Wersja z minimalnym zapleczem według pana Kołżyla. To bardziej wypasiona wersja według pana Stiepanka. Jest też wersja dla turystów, klepnięta przez czeskie lasy z białą damą i latającymi ludzikami. W XIII wieku nie używano dronów, ale wysokość góry zamkowej 912 metrów, wieży strażniczej 10 metrów, pozwalały na zainstalowanie średniowiecznego mobilnego systemu monitoringu wyposażonego w nogi, ręce i oczy. Z tej perspektywy, jak na dłoni, widać było szlak handlowy wzdłuż czarnej opawy i to, co dookoła. Kolejnymi kilometrami szlaku zajmowały się strażnice Drakow i Queensburg. Solidne filary. Niebezpieczne szczeliny skalne. Głębokie przepaście chroniły przed nieproszonymi gośćmi. Opłaty za przejazd i strzeżone parkingi lądowały w podręcznym skarbcu, więc było czego się obawiać.
Skały jak to skały, stoją tak jak stały. A do reszty pasuje powiedzenie pewnego polityka, któremu zdewastowana gospodarka kojarzyła się z tym, co sterczy ze szczeliną i kamieni kupą. Pisz, wymaluj, Koberstein. Wielkie, gładkie, nasłonecznione skały sprzyjają wchłanianiu witaminy K oraz pozwalają naprostować nadwyrężone kręgosłupy. Zioła, motyle przypominają hipisowskie metody aromo- i koloroterapii. Z jakiegokolwiek punktu widzenia to dobre miejsce do szczytowania. Podsumowanie. Koberstein to pakiet mocno stymulujący dla duszy, mózgu i reszty ciała. Teraz spadamy, ale wrócimy opowieścią o Drakowie.